Okej, okay, panie panowie, wygląda na to, że zaczynamy. I to dla tych, którzy nie wiedzą, oglądają to na YouTube, jest to podejście drugie do próby nagrania dzisiejszych replayów, które chciałem wam pokazać. Indie kontra Sliwko to będzie nasza pierwsza gra, którą ja zresztą tutaj sobie już załaduję. Chwileczkę, momencik, niech ja ją znajdę właśnie, bo tutaj wszystko się nie ogarnęło. Pierwsza mapa to Daybreak, tak więc my już ją ładujemy, drodzy widzowie. Co chciałem powiedzieć, tutaj oczywiście drobne problemy techniczne, których nie da się ominąć, że tak powiem, ale już wygląda na to, że wszystko jest ok i my startujemy z tą grą. Jest 0 do 0, słuchajcie, jest 0 do 0 jak na razie, tak więc w tym best of three, jak zresztą żeście zauważyli, Poker Strategy, obaj zawodnicy jak na razie startują tutaj z równym wynikiem. A co chciałem powiedzieć? PVZ na naszych ekranach, oczywiście to dosyć często jest nam ten meczup pokazywany. Daybreak to będzie nasza pierwsza mapa. Chłopaki grają tutaj już w finałowej tabeli tego całego Poker Strategy Elite Cup, który streamował Jegłę. Ja streamowałem z nim. Co czwartki streamujemy sobie razem. I tutaj tak naprawdę dosyć konkretne gierki nam wychodzą. W każdym Poker Strategy, uważajcie, jest do wygrania, to jest we wtorki i czwartki, może się zapisać każdy, i do wygrania jest łącznie 175 dolarów w tym turnieju. Druga sprawa, kwalifikujecie to do turnieju finałowego, w którym do wygrania jest łącznie 1000 dolców, 750 za pierwsze miejsce oraz 250 za miejsce drugie. I to jest naprawdę spoko sprawa, że tak powiem. Ja nie wiem, czy chłopaki właśnie to tam będą jeszcze ogarniać, ale właśnie został rozegrany taki jeden sezon, dosyć konkretny. No i zobaczymy, Indy to jest gracz polski, który gra niebieskim Protossem, jego przeciwnik Sliwko gra pomarańczowym Zergiem, jeśli dobrze pamiętam, on albo jest z Rosji, albo z Ukrainy. No i co? No i jak na razie Indy tutaj odrobinkę denerwuje swojego przeciwnika. Tutaj pojedynczy dron zostanie użyty do zbudowania spawnik kula. Co ciekawe, to jest ten uszkodzony dron, co oczywiście jest tutaj świetne, ponieważ ten dron, to znaczy inaczej, życie tego drona i tak nie wpływa na to, ile życia będzie miał ten spawnik kula, nic takiego. Tak więc można się po prostu jakby pozbyć tego uszkodzonego drona, no i troszeczkę nim tutaj podziałać. Mamy jak na razie Indiego, który będzie blokował jakieś próby ekspansji swojego przeciwnika. Sam robi Nexus First, to jest 16 Nexus. Mamy także Proba, który pokazuje nam się tutaj w naturalu, będzie zaraz za chwileczkę stawiał Forge'a. I dokładnie tak, Forge zostanie postawiony. Co ciekawe, oczywiście Indy widzi, że jego przeciwnik najpierw zagrał Spawning Pool'a, tak więc najpierw Forge będzie tutaj grany, jesteśmy na Daybreak'u. Więc po tego Nexusa można zagrać jego pierwszego. To jest dosyć duży dystans ataku. Ale wracając do tematu, chodzi mi tutaj głównie o fakt, że widziałem raz czy dwa razy już, kiedy Protoss grał oczywiście tego, tak jakby tego Axla Builda, w którym stawiał pierwszego Gateway'a i wtedy dopiero Zerg robił 15 hacza, ale głównie chodzi mi tutaj o fakt, że widziałem raz czy dwa właśnie zagrane 15 hacze na Protossa, który robił coś w rodzaju Forge Fast Expand. I tam od razu Protoss zdecydował się na Gateway. To jest świetny wybór, ponieważ wiesz, że pull będzie później, więc odrobinkę przyspieszasz swoją ekonomię po to tylko, żeby ten Forge był odrobinkę późniejszy i będziesz miał wcześniejszy Cybernetic Cores, wcześniejsze Warp Gate i tak dalej, więc to jest świetna sprawa. Tymczasem mamy Indiego, który, jak zauważyliście, tworzy nam już tutaj jakieś zaczątki właśnie troszeczkę denerwowania tego wszystkiego. Wygląda na to, że teraz to tutaj nam wszystko pouciekało. No i co? No i jak na razie mamy Sliwka, który z tego co widzę, ta wylęgarnia nam się pokazuje. Trzecia już w tym momencie. Tak więc no chwileczkę będziemy tutaj chwileczkę będziemy tutaj sobie czekać na to, aż nam się Zerg rozbuja. To jest oczywiście standardowe otwarcie właśnie takimi trzema wylęgarniami. Jakby nazywać to jakimiś takimi nazwami, jak się właśnie nazywało buildy w Rudorze, czyli 3-hacz Hydra czy coś takiego. To jest po prostu 3-hacz Roach. 3-wylęgarniowy Roach, że tak powiem. No Indy już kończy swojego walla, ma go jak na razie na pojedynczym pylonie, to mi się nie za bardzo podoba, ale gdzieś tutaj może za chwileczkę zostanie dostawiony drugi. Mamy drugiego w mainie. Jest już Overlord na pozycji, żeby sprawdzać, czy tu i wygląda na to, że kliknąłem back na chwileczkę, ale to oczywiście nie robi nam nic. W każdym razie mamy tego Overlorda już tutaj na pozycji, co oznacza oczywiście, że on zdaje sobie sprawę, to znaczy chodzi mi o to oczywiście tutaj o Sliwka, zdaje sobie sprawę z tego, czy są budowane gejzery. I to jest bardzo ważna sytuacja, ponieważ to informacja, ponieważ w tym momencie
Zerk, jeśli zauważy trzeci, czwarty asymilator, może wiedzieć, że tam co najmniej no, może być grany jakiś powiedzmy Robotics Facility, jakiś Stargate albo coś w tym stylu i przygotowuje się po prostu na przyjęcie tego ataku mocniejszego, ale odrobinkę późniejszego. Tymczasem mamy 34 drony, które już 35, które Sliwko posiada. Z tego co widzę, także pojawiają się nam się dwa ekstraktory, 6 minuta, 10 sekunda, spokojny timing tego wszystkiego. Trzecia baza jak na razie zupełnie nie zbiera żadnych minerałów, a my tymczasem mamy 2-3 chyba dodatkowe warpgate'y, dokładnie tak, czy łącznie 3 warpgate'y zostaną tutaj zagrane. Mamy także warpgate tech opracowywany, chronobustowany już tak de facto, oraz Indiego, który kończy plus 1. No i będzie wychodził Stalkerem oraz Zelotem. Tutaj akurat jestem zupełnie niedziwiony tym małym atakiem. Indy bardzo często właśnie pokazywał nam takiego Forgate'a z dwóch baz, gdzie troszeczkę wywierał presję na swojego przeciwnika. No i później oczywiście decydował się na może jakąś ekspansję, może jakąś technologię. Zresztą zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie, ponieważ jak na razie to jest jeden Zelot oraz jeden Stalker. Jest już pojedynczy pylon. Chce on oczywiście postawić go jak najbliżej, no i tutaj mamy te 8 zergingów, które zaczynają atakować ładnie, okrążony pojedynczy zero, ten zero to oczywiście padnie bardzo szybko, no i wygląda na to, że właśnie mamy Stalkera, który nam teraz tutaj zaczyna biegać. Zauważcie, że te próby chcą jak najszybciej zniszczyć tego pojedynczego przepraszam bardzo, zergingi chcą zniszczyć tego pojedynczego próba. No i właśnie, mamy pylona, który jest atakowany. To jest problem, ponieważ jeśli Indy straci tego pylona, to tak naprawdę traci troszeczkę tego swojego momentu obrotowego, który próbuje uzyskać. No i zaraz zobaczymy, zergingów troszeczkę nam tutaj wypadło. Wygląda na to, że jak na razie mamy właśnie cancel tego pojedynczego ekstraktora, troszeczkę tych stalkerów tutaj jest ładnie. Indy właśnie bardzo często warpuje te pierwsze stalkery, no i zaczynają nam padać drony. Musi jednakże Indy troszeczkę uważać, żeby nie zostać okrążony. Teraz zerlingów troszeczkę tutaj jest, wypadałoby zwarpować według mnie Zeloty, co się teraz dzieje. Tak więc no, zaczyna to wyglądać dosyć dobrze dla Indiego, muszę przyznać, ale właśnie Sliwko już buduje dużej ilości zergingów, dużej ilości roachy. Ta armia zaczyna się powiększać i muszę przyznać, że nawet wygląda tutaj dosyć groźnie. Zergingi okrążają w tym momencie Stalkery, ale on chce zesnajpować tą wylęgarnię, uda mu się to. No i muszę przyznać, że zaczyna to być naprawdę ciekawa dynamika, no bo w tym momencie tak naprawdę Indy może się cofnąć. Według mnie Indy może się bezproblemowo cofnąć. Jego przeciwnik stracił trzecią bazę i to jest naprawdę ogromny cios w stronę nie tylko ekonomii Zerga, ale także jego możliwości produkcyjnych. Pamiętajmy o tym, że ta wylęgarnia służy do budowy kolejnych jednostek. No i Indy wycofuje się. Wycofuje się w tym momencie. No i muszę przyznać, że zaczyna nam tutaj wyglądać to ten, wyglądać to niezbyt ciekawie ze strony Sliwka, no bo jak miałby się obronić przed czymś, przed może inaczej, jak miałby kontynuować tą grę? No buduje swoją trzecią bazę. Po raz kolejny mam 9 minutę. Jak na razie jest na Link Roach, gra Infestation Pit także. Tutaj pojawiają nam się pierwsze sentry, znaczy może inaczej, jeden sentry już tutaj spawa tego supply depota. Jak wiadomo, spawanie to ulubione zajęcie sentry. Mamy już pierwszego Immortala, nie wiem za bardzo, okej, okay, zostawił tego. O właśnie, teraz Immortal przychodzi. Stary, patrz jak to się robi, co ty tam wiesz? Co ty wiesz o zabijaniu? Okej, okay, mamy w tym momencie zerglingi, które według mnie nie powinny wchodzić na tą rampę. Dobra pozycja obronna Indiego, który nawet nie pozwoli swojemu przeciwnikowi wejść tutaj, ale te sentry! O wow, o wow. Okej, okay, udało mu się je uratować, ale Indy, no właśnie, taki mały misklik wygląda na to. Coraz więcej tych strażników nam się tutaj pojawia. Oczywiście trzecia baza budowana jest przez Sliwka, już w tym momencie jest zakończona. Sliwko w tym momencie tak naprawdę chce opóźnić w jakiś sposób swojego przeciwnika. Chce nie dopuścić do założenia trzeciej bazy przez niego i chce nie dopuścić do wyjścia z bazy. Problem polega na tym właśnie, że mamy tutaj pojedynczego Overlorda, który sobie tutaj, no właśnie, rozsiewa creep, nie ma go zbyt dużo. Teraz Sliwko mógłby, no, dosyć teoretycznie wjechać tutaj, ale mamy dwa Immortale oraz troszeczkę Stalkerów, które tutaj są. Z drugiej strony, gdyby Zerglingi oto okrążyły te Immortale, no to mogłoby się to skończyć tragicznie. Problem polega na tym, że Indy w tym momencie już posiada +1/+1, buduje 4 dodatkowe Warpgate, więc on zupełnie nie będzie się decydował na cokolwiek oprócz ataku. Tu mamy już 3 Immortale, mamy 12 sentry około, jeśli dobrze zauważyłem, no co najmniej 10. Dokładnie tak, 10 centry. Tak więc, no, armia zaczyna wyglądać mega, mega groźnie. Zauważmy, że mamy 56 limit, tylko teraz 62, już 58. Te roachy oczywiście są ostrzeliwywane, tak więc, no, co najmniej jeden z nich tutaj zginie. No i z tego co widzę, zaczyna to wyglądać naprawdę bardzo nieciekawie. Sliwko oczywiście będzie próbował obronić się, no, chociażby na rampie. Ma kilka infestorów. Jeśli zrzuci dobre fangale, chociażby na centry, no to jeśli zniszczy dużą ilość tych centry, co pomocą fangali, to może to wyglądać dosyć dobrze. Ale właśnie, mamy cancel czwartej bazy. Mamy cały
czas 3 bazy kontra 2. Skałki zostały zniszczone. Tutaj jest troszeczkę creepu rozsianego. Pamiętajmy, że tutaj znajduje się jeden aktywny creeptumor, więc Sliwko doskonale wie, jak wygląda armia jego przeciwnika. No i teraz będziemy mieli wejście właśnie w tym momencie. No i wygląda to, że te sentry są całkowicie z przodu, zostały zagrane force field, ale zerglingi w tym momencie starają się niszczyć chociaż troszeczkę tych strażników. Zostało ich w tym momencie jedynie 2. Już teraz nie ma żadnego z nich, ale zauważmy, że Sliwko nie posiada o wiele więcej. Mamy stalkery, mamy immortale. Gdzie są kolejne jednostki? Są warpowane w tym momencie z tego pojedynczego warpisma, który tutaj się znajduje. No i wygląda na to, że Sliwko może nie utrzymać pozycji. Atakowane są już teraz jego overlordy. On ma ich w tym momencie limit tak naprawdę, tych overlordów. No i mamy kolejne zeloty, które są warpowane. Już w tym momencie nie ma na żadnego Fangala. Jeszcze kilka infestetranów zostanie rzuconych bardzo blisko immortala, tylko po to, żeby go zestrzelić. Ten pierwszy immortal właśnie w tym momencie nam pada. Drugi także zostanie zniszczony. No trzeci także zesnajpowany, wygląda na to. No i zaraz zobaczymy, czy inny będzie w stanie utrzymać tą pozycję. 102 limit kontra 92. Wygląda to naprawdę czarno dla Sliwka. Niebieski Protoss jest w stanie tutaj zadać ogromne obrażenia. Jeszcze kilka infestetranów. Ten trzeci immortal cały czas żyje. Infestation pit tracony. Coraz więcej roach jest produkowanych, ale teraz GG ze strony Sliwka. No i niestety nie jest on w stanie po prostu utrzymać tej pozycji. No muszę przyznać, że konkretna rozgrywka ze strony tego, ze strony Indiego, a my zaraz zobaczymy właśnie, jak będzie druga gra wyglądała. Chwileczkę, momencik, bo ja mam tu na takie dziwne jakieś... Okej, wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Okej, zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała druga gra. Chwileczkę, momencik. Ona odbędzie się na Ohanie, tak więc już tutaj wpadamy do odpowiedniego folderu Ohana. Dokładnie tak, Sliwko kontra Indi. Załadujemy sobie na szybciutko tą mapę. No i muszę przyznać, że jak na razie Indy pokazuje nam bardzo mocne dwa timing ataki z dwóch baz. Próbował, oczywiście może mógłby tam Sliwko powiedzieć, że o mój Boże, będziemy mieli trzecią bazę ze strony Protossa. To nie miało w ogóle miejsca. I co ciekawe, gramy na Ohanie, na której coś takiego może być... powtórzonego. Nie zdziwiłbym się, gdyby Indy zdecydował się właśnie na powtórzenie tego ataku. Zaraz zresztą zobaczymy, co się będzie działo, panie i panowie. Pamiętajcie, że to jest best of three, to jest round of 16, czyli tak naprawdę pierwsza gra, którą Indy grał w tym turnieju. No i moje pytanie do niego brzmi, jak sobie poradzi tutaj dalej. Indy w prawym dolnym rogu gra jako niebieski Protoss. Jego przeciwnik pomarańczowy zerk to oczywiście Sliwko. Co ciekawe, nie wiem, czy zauważyliście, słuchajcie, w tym nowym patchu... Okej, wygląda na to, że akurat teraz to nie działa. Yeah! nice. Tak więc generalnie rzecz biorąc właśnie, mam włączone Team Colors, a teraz mam Player Colors i kolory się nie zmieniają, tak więc GG well played, że to nie działa w tym momencie. W każdym razie, jeśli mamy normalną grę, słuchajcie, turniejową, to można przełączyć się na Team Colory i wtedy ten pasek też się zmienia, co oczywiście jest o wiele bardziej czytelne niż w poprzednim patchu, więc możecie dawać jakieś, nie wiem, może zrobię po prostu jakiś temat na NW albo coś w tym stylu i możecie się wypowiadać na temat tego, czy wolicie właśnie kolorki jakiś tam, nie wiem, fioletowy, różowy, czy tam czerwony, żółty, niebieski, pomarańczowy, czy wolicie po prostu, żeby cały czas było czerwony oraz niebieski, zwłaszcza także w teamówkach. W każdym razie my powróćmy tutaj do tej gry, ponieważ mamy już 15 probów, co oznacza, że za chwileczkę będziemy mieli jakiś tam rodzaj ekspansji. Dokładnie tak, jest grany Nexus. No i jak na razie Indy po prostu spokojnie nam tutaj sobie rozgrywkę prowadzi. Na Daybreaku to było dosyć konkretne, jeśli chodzi właśnie o tego szybkiego Nexusa, ale tutaj zastanawiam się, czy te zerglingi nie będą tutaj wystarczająco szybko, tak? No zresztą zaraz zobaczymy. Sliwko jak na razie buduje wylęgarnię, tutaj jest także probe. No i moje pytanie do Sliwka brzmi, jak będzie wyglądała ta druga gra, no bo jak na razie niezbyt wiele nam się tutaj dzieje, słuchajcie. Spokojnie zapewne Sliwko będzie w stanie tutaj zaekspować po raz kolejny. Tylko problem, jeśli chodzi o Ohanę i właśnie to całe PvZ, polega na tym, że Protossi bardzo często robią tutaj właśnie takie two-base timingi, mocne two-base timingi. Często nawet można by się pokusić o stwierdzenie, że są to all-iny. Jakieś seven gate albo coś w tym stylu, no to jest all-in ze strony Protossa na zerga, który ma 3 bazy, on nie ma żadnej technologii. Tak więc tutaj zastanawiam się po prostu, cóż będzie chciał Indy zrobić. Jak Sliwko będzie chciał się przygotować właśnie na taki metagame, na tej
mapie, zaraz zresztą zobaczymy. No jak na razie Indy nam tutaj pokazuje Nexusa, który już się zakończył, mamy także Warp Gate'a, za chwileczkę Cybernetic Core. Już pojedyncza wylęgarnia rozsiewa tą biomasę zergowską wokół siebie, ten dywanik, na którym wszystkie jednostki biegają oczywiście o wiele szybciej, zwłaszcza zerglingi chociażby, zwłaszcza hydraliski. To są właśnie takie jednostki, na których ogromnie widać to przyspieszenie. Queen także, to jest chyba 200% przyspieszenia. Jak wiadomo, Queen ma grubą dupę i po prostu na creepie o wiele wygodniej jest jej ją targać za sobą. Co ciekawe, nie wiem czy zauważyliście, ale jak Queen robi injecta, może zaraz to pokażemy, to mu się ta dupa świeci, to jest w ogóle jakiś totalny kosmos, nie wiem jaki zerk to wymyślił, ale okej. Okay. W każdym razie Indy, jak na razie jakieś pojedyncze pylony i tak dalej, mamy Cybernetic Core, który został zakończony. No i z tego co widzę, stawiane są... Dokładnie tak, i mu się dupa zaświeciła. W każdym razie mamy pierwsze kryptumory, tutaj oczywiście pierwszy z Naturala, drugi zapewne z trzeciej bazy, za chwileczkę zostanie wyprodukowany Sleeve of Supply Block, dopiero teraz buduje Overlorda, tak więc no, nie za dobrze to wygląda. Indy, oczywiście już teraz Warp Gate'y oraz Forge, tak więc myślę, że za chwileczkę będziemy mieli tutaj tego no, dosyć klasycznego już można by powiedzieć Forgate'a. I dokładnie tak, są stawiane dwa kolejne Warp Gate'y, będzie za chwileczkę także trzeci na łączną liczbę czterech, tak jak powiedziałem, nie sądzę, żeby Indy zdecydował się na jakąś ogromną ich ilość i dokładnie. Zauważa oczywiście Sliwko, że tutaj cały czas nie ma asymilatorów, co oznacza, że no będzie musiał tutaj chyba się obronić przed jakimś atakiem. Trzecia baza i co ciekawe, Sliwko nie stawia tutaj Kryptumora. Nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. Będzie starał się połączyć tym pojedynczym kryptumorem te wszystkie bazy. No mi się to akurat nie do końca podoba. Sliwko już w tym momencie jest grany Roach Warren, jest grany Evolution Chamber. Przed siódmą minutą spokojny timing, zwłaszcza kiedy nie widzi, no to dopiero teraz zauważy, że to jest kolejny asymilator grany. Ale mamy 10 kolejnych dronów, speed dolingów w drodze, no i 3 bazy kontra 2 jak na razie. Zerk oczywiście dosyć komfortowo na tych 3 bazach siedzi. Tymczasem mamy tutaj pojedynczego zelota, który broni tego pylona. Wygląda na to, że zergingi starają się go oczywiście zniszczyć. Będziemy mieli, no właśnie, ile tych zergingów tam tutaj padnie. Z tego co widzę, tutaj nawet nie ma proba, tak więc no Indy stracił tego swojego probensa i ten atak naprawdę nam się tutaj załamuje w swoich pozycjach. Bez pylona, bez proba, nie ma to najmniejszych szans powodzenia i moje pytanie brzmi, cóż będzie chciał Indy z tym fantem zrobić? 16 zergingów produkcji, ten Queen jest atakowany, może zostać nawet zniszczony, wygląda na to nie, jednak zergingi nam tutaj wpadają, ten zelot oczywiście tak naprawdę bardzo dobrze tankuje obrażenia, no i mamy troszeczkę więcej zelotów, które są atakowane, co za tym idzie niszczone, ale Indy w tym momencie musi się wycofać, ten pojedynczy zergling, zelot chyba zostanie zniszczony, dokładnie tak, ale oprócz tego stalkery spokojnie się wycofają, tutaj jak zauważyłem, oczywiście coraz więcej zergingów jest zbudowanych, ale mamy także przejście w dronowanie. 10 kolejnych, 4 kolejne drony. Spokojnie tutaj Sliwko się obronił, mamy Robo Facility. No i on teraz zauważa, mój przeciwnik ma dwa dodatkowe asymilatory, co oznacza, że zapewne będzie grał z dwóch baz przez jakiś czas. No i z tego co widzę jak na razie, będzie miała miejsce może jakaś próba tutaj zaekspowania po raz kolejny. Indy niszczy swoje skałki. Mamy Twilight Council. Plus jeden na armor opracowywane, co mi się podoba. Kilka immortali także w drodze. Coraz więcej roachy, Glia Reconstitution. Myślę, że spokojnie tutaj Sliwko może czuć się bardzo bezpieczny, ale nie może zasypiać. Nie może zasypiać, ponieważ Indy w poprzedniej grze pokazał ten atak, zniszczenie trzeciej bazy. Tutaj się to nie udało, ale później także miał miejsce po prostu kolejny mocny atak, kolejne mocne przypuszczenie tutaj jakiegoś ataku na swojego przeciwnika i Sliwko doskonale o tym wie i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jakie są możliwości Protossa. Tymczasem bardzo dobrze wypozycjonowany Overlord i jednak ten creep dojechał tutaj do końca. Ten Overlord zostanie stracony oczywiście, no ale wygląda na to, że Indy będzie musiał chwileczkę poczekać, zanim będzie w stanie tutaj cokolwiek wybudować. Mamy kilka zergingów, które próbują tutaj jakoś zaatakować tą trzecią, dopiero teraz budującą się bazę. No i z tego co widzę jak na razie Sliwko jest makrohacza. Sliwko jak na razie oczywiście spokojnie tutaj będzie starał się troszeczkę wejść właśnie w taki bardziej tryb technologiczny, czyli upgrade'y, roachików troszeczkę tutaj mamy. Ludzie zaczynają, zauważyłem, że zergowie zaczynają odrobinkę odchodzić właśnie od tego pure Stefano style, czyli Ling Investor, kiedy po prostu nasz przeciwnik także tam coś robi, to po prostu pałujemy Lingi oraz Investory, 12 minuta wychodzimy. Nie, to ostatnio właśnie odeszło, można by powiedzieć, odrobinkę
drabinkę, że tak powiem, do lamusa i mamy właśnie 10-11 minutę, kiedy został już zakończony dawno temu Infestation Pit i mamy Pathogen Glance. Świetny pomysł ze strony Zergów właśnie, którzy grają takiego mocnego mid-game'a. Zwłaszcza kiedy zauważyłem, że także ten Infestation Pit jest grany o wiele wcześniej, chociażby w 8 minucie, kiedy jest ten Sentry Mortal push grany. Chociażby Nercio pokazywał nam dosyć fajną obronę. Co ciekawe, na tej mapie, jeśli dobrze pamiętam, właśnie przed takim otwarciem. No i jak na razie mamy Indiego, który ma 6 Sentry, troszeczkę tych Immortali. Jest grany Robobay oraz drugi Robotics Facility, tak więc będzie tutaj się działo troszeczkę. No i jak na razie Sliwko, jest Hive, jest Spire, tak więc już w 12 minucie Sliwko decyduje się na te dwa budynki, będzie przechodził w Broodlordy. Mamy dosyć mocną armię z jego strony, upgrade'y oczywiście są tutaj opracowywane. Mamy też troszeczkę inwestorów, żeby zatrzymać tutaj jakikolwiek push ze strony Indiego. Kiedyś mówiło się oczywiście, że inwestory służą tutaj właśnie tak troszeczkę jak ten Dark Swarm do opóźniania jakiegokolwiek ataku. Z jednej strony można ich w taki sposób używać, ale z drugiej, kiedy właśnie mamy Protossów, którzy bardzo często decydują się na blink i zresztą Indy ten blink posiada, to bieganie tak inwestorami według mnie nie jest zbyt dobre i te inwestory tak naprawdę de facto nie opóźniają takiego pusha, a tymczasem Sliwko będzie decydował się na atak, on już jest wymaksowany, buduje 10 kolejnych dronów, co ciekawe, 12 już teraz. Czwarta baza zakończona, tam jest zbierany gaz, mamy 82 drony, a będziemy mieli ich 94, co oznacza, że armia Sliwka nie jest aż taka mocna, to jest 106 limitu, no i z tego co widzę, bardzo ładnie zaulowany Indy, tu jest 5 kolejnych warp gate'ów, które tworzą taki bardzo mocny wall, tutaj pojedynczy probe sobie po prostu stoi, mocny wall muszę przyznać, ten pojedynczy obserwer dopiero teraz chyba zauważy, co się tutaj dzieje. Chociaż akurat nie, Indy w ogóle nie skautuje, co się dzieje u jego przeciwnika, jak zauważyliście. No i muszę przyznać, że jak na razie po prostu nie dzieje się nic. Warpgate'y są otwierane, mamy także plus 3, Extended Thermal, z kolejne dwa kolosy wychodzą, tak więc zaczyna być nieciekawie, muszę przyznać, ze strony Sliwka. No bo on ma ogromne ilości zergingów, tych roach jest jedynie 14, zergingów jest tutaj 91 i tak naprawdę z tymi dwoma kolosami Indy będzie w stanie to wszystko przejechać, ale chwila moment, bo jest Greater Spire, są grane koruptory. Tutaj mamy trochę tych zergingów, jak zauważyliście, tak więc Indy teraz będzie wychodził, ma 4 kolosy, no i te zergingi muszę przyznać, muszą w tym momencie chyba się wycofać, dokładnie tak, te infestory tak naprawdę chyba nie będą w stanie się wycofać. Teraz mamy zergingi, które tutaj biegają, infested terany są rzucane, mamy także jednego dobrego fangala na te wszystkie kolosy, zaraz zobaczymy, jak to wszystko tutaj wyjdzie. Armia zerga masakrowana, ale także troszeczkę tutaj Indy traci. Z prawej flanki wbiega troszeczkę więcej roachy. Zaraz zobaczymy. O, Indy będzie chyba musiał się wycofać. Zbyt dużo tego było. Jeden kolosus złapany na fangala. Prawie nam tutaj ginie. 28 życia na tej jednostce. Mam dwa kolosy, które są tutaj na samym końcu swojego życia. No i Indy będzie decydował się chyba na kontratak. Ogromnej ilości stalkerów. Mało zelotów, tak naprawdę zero. 4 kolosy, z których 2 znajdują się na samej krańce, na samej końcówce życia. No i także bardzo ciekawie wypozycjonowane spinecrawlery. Tutaj także mamy linię spinów. No i teraz tak naprawdę, właśnie, Indy musi się przez to przedrzeć, ale problem polega na tym, że jego przeciwnik za chwileczkę będzie morfował Broodlordy, to znaczy morfował, no jest 1500 oraz 600, ma bardzo dużo, te kolosusy zostały świetnie złapane na fangala, każdy z tych kolosów pada, defensywny blink oczywiście, no troszeczkę tutaj postawił te kolosy samotnie, no i świetnie tutaj łapie Sliwko swojego przeciwnika, te kolosy były tutaj bardzo, ale to bardzo potrzebne i Indy po prostu nie jest w stanie za bardzo atakować tutaj, będą miały miejsce małe straty, zergingi w tym momencie wrzucają się na to wszystko. Gdzie jest defensywny blink? Teraz dopiero mamy taki ogromny blink mas. Kolejny Queen tutaj zbyt kozacko wyskakuje. Piąta baza, jak zauważyliście, dla Sivka jest gotowa, ale nie jest w stanie tam transferować dronów jak na razie. No i teraz mamy kolejny atak. 91 limit, tylko na razie 75. Są grane Broodlordy. Cały czas Sliwko opóźnia swojego przeciwnika. Opóźnia ten atak. Są dwa kolosy. Nie ma już tutaj tak naprawdę nic, co byłoby w stanie je atakować, ale Sliwko już teraz tutaj morfuje swoje Broodlordy. Czy to nie był błąd? Zostało ich jedynie w tym momencie dwa. 138 limit, tylko 132, ale Indy traci bardzo dużą część swojej armii. Musi uważać, musi troszeczkę uważać na to wszystko. Mamy także trochę tych inwestorów, zauważcie, 5 kolejnych produkcji, 56 zergingów. Są dwa kolosy, pamiętajmy także o tym. Ostatni spinecrawler nam tutaj pada, ale tych stalkerów według mnie zostało mało. Zostało w tym momencie mało. Został zagrany fangal już w tym momencie także na te wszystkie jednostki. Dwa kolosusy oczywiście zostały złapane. Zaraz zobaczymy, ile będzie w stanie tutaj zniszczyć. Stalkery niszczą kolejne inwestory, ale zostało ich jeszcze troszeczkę. Jeszcze jest 5. Infested
te rany starają się oczywiście to wszystko zniszczyć. Mamy także kilka zelotów. Wycofuje się Indy, nie jest w stanie utrzymać pozycji. Kolejne stalkery są produkowane. Wygląda na to, że te kolosy oczywiście będą w stanie tutaj zniszczyć bardzo dużo. Zerglingi z upgrade'ami, no właśnie, z jakimi one są upgrade'ami? To jest 2 na 2 kontra 3 na 1, pamiętajmy o tym. Heroiczna obrona ze strony Sliwka, no ale zaraz zobaczymy, 126 limitu kontra 111, Sliwko wycofuje się w tym momencie, no i jak dla mnie zaczyna to wyglądać bardzo nieciekawie, tak więc no muszę przyznać, że czy będzie w stanie w ogóle Sliwko się obronić, no bo tu mamy chyba jakieś koruptory, które są budowane, stalkerów jest naprawdę bardzo dużo. Indy 150 limit kontra Sliwko 102. No i Sliwko jak na razie wygląda na to, że po prostu nie będzie chyba w stanie wygrać tej gry, no z tego co widzę, no bo po prostu traci absolutnie wszystko. Dokładnie jak Sliwko mówi GG i mamy tyle na temat, panie i panowie. Tak więc bardzo ciekawa rozgrywka. Muszę przyznać, że ciekawa sytuacja. Okej, chwileczkę, momencik. No tu, tu. Okej, wygląda na to, że właśnie nie wiem, czy to nie jest best of 5 czy best of 3. Mogłem się mylić, że tak powiem. Tak więc zobaczymy, bo tu jest jeszcze kolejna gra Sliwko kontra Indy. I albo mam ten, albo mam zły line-up tych gierek. Albo będziemy mieli best of 5. Tak więc w każdym razie za chwileczkę zobaczymy, ponieważ jest trzecia gra. Na razie 2 do 0. Miejmy nadzieję, że to. Bo generalnie rzecz biorąc, Indy powiedział mi, jaka jest kolejność tych gier, więc jeśli on mi to powiedział źle, to oznacza, że Sliwko wygra tą trzecią grę, co oznacza totalny idiotyzm. To oznacza, że ta gra powinna być druga. No ale dobra, zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Sliwko w prawym górnym rogu, Indy w lewym dolnym. No i muszę przyznać, że. Ciekawie nam się to tutaj zapowiada. Tak muszę przyznać, że Indy jak na razie pokazuje nam fajną gierkę. Ale właśnie, mam wrażenie, że Sliwko tam popełnił jeden bardzo ważny błąd, jeśli chodzi o tę całą obronę tej czwartej bazy według mnie, to to, że kiedy tworzył te swoje Broodlordy, one nie były troszeczkę daleko. Według mnie on powinien po prostu morfować je o wiele dalej. I tak się zastanawiam po prostu, jak tutaj to będzie wyglądało, jeśli chodzi o tą kolejną grę. Bo po prostu, nie wiem, no nie podobało mi się, jedyne co mi się to nie podobało... chwileczkę, momencik. Nie podobało mi się po prostu, w jaki sposób Sliwko swoją armię pozycjonował, jeśli chodzi o te Broodlordy. Z drugiej strony bardzo fajnie złapał te cztery kolosusy, to strasznie opóźniło Indiego. I szkoda właśnie, że Indy mógłby nawet zakończyć tą grę o wiele wcześniej, gdyby te kolosusy tam nie padły. Ale zaraz zobaczymy, co się będzie tutaj działo, ponieważ jak na razie Indy standardowo ten 16 Nexus będzie grany przez niego, tak więc tutaj akurat... Nie będzie tutaj starał się grać jakoś defensywnie. Co ciekawe, Sliwko pokazuje nam spawning pula tutaj za chwileczkę, także ekspansja nam się pojawi, jeśli tylko pozbędzie się tego proba. Czy będziemy mieli... Nie, nie będziemy mieli Forge'a, Pylona, nic takiego, jest grany Forge. I zauważcie, że Indy tak naprawdę nie stawia na jakąkolwiek próbę opóźnienia tej całej bazy, jak zauważyliście. I to jest świetne według mnie, ze względu na to, że on po prostu, grając tego 16 Nexusa, będzie miał wczesną ekonomię, ale też nie może sobie pozwolić na zbudowanie, stracenie tego tych 100 minerałów po to tylko, żeby zbudować tutaj pylona, bo on musi mieć Forge'a wczesnego, musi mieć tego kanona troszeczkę wcześniej, bo tutaj już są grane zerglingi. Więc jeśli by się opóźnił o 100 minerałów, to mogłoby być naprawdę totalnie na styk. A totalnie na styk to czasami jest po prostu bardzo, bardzo złe, jeśli chodzi o StarCraft 2, ponieważ no... Wpada ci 6 zerglingów, jak się twój kanon kończy i możesz pisać GG, no może nie do końca, ale zaczyna wyglądać to źle. No i Sliwko jak na razie, jest trzecia baza grana, 4:20, spokojny timing tego wszystkiego. No i z tego co widzę jak na razie,
No i z tego co widzę, jak na razie Indikonci Gateway, a za chwileczkę pojawi nam się Cybernetic Core, ten probe uratowany. Mamy dwa zergingi jedynie, tak więc tutaj akurat Sliwko, no... odrobinkę poskąpił, ale według mnie także tutaj nie ma żadnej... żadnego jakiegoś powodu, dla którego miałby budować jakieś, nie wiem, porażające ilości zerglingów, po prostu. No i okej, zaraz zobaczymy tutaj, co się będzie działo. Z tego, co widzę, Indy jak na razie jest Cybernetic Core, pokazuje nam się także plus jeden, no na troszeczkę przed Cyberem, tak więc tutaj, no, może kolejny po prostu Forgate, że tak powiem, ze strony Indiego. Ja bym się akurat nie zdziwił, gdyby coś takiego miało miejsce. Zaraz zobaczymy, cóż tutaj by Sliwko będzie chciał zrobić z tym Fantem, no bo jak na razie, z tego, co widzę, pokazuje nam się trzecia baza. Nie mamy jak na razie gazu, ponieważ no już szósta minuta w sumie ten gaz mógłby się pojawić. O i dokładnie tak, pojawiają nam się dwa ekstraktory. Zapewne kolejną minutę będziemy mieli tutaj Evolution Chamber oraz Roach Warren. No i Indy, myślę, że taka 6.30, max 7 to będą właśnie te cztery gateway'e, które nam tutaj stworzy. No ale właśnie, chwileczkę, momencik, na razie. Właśnie ta mapa jest dosyć konkretna, ponieważ tutaj... jeśli chodzi o Sliwko, to on widzi jedynie pojedynczy gejzer. I tutaj jest problem właśnie z tym czwartym gejzerem, ponieważ po prostu Zerg nie jest w stanie go zbyt dobrze zeskautować. Tutaj nie ma takiego wcięcia pomiędzy naturalem oraz mainem. No i jak na razie Sliwko, spokojnie, troszeczkę zerglingów zostało zbudowanych. Mamy także Roach Warren oraz Evolution Chamber, tak jak mówiłem, siódma minuta. I wygląda na to, że... okej. Wygląda na to, że Indy decyduje się na dosyć, jakby to powiedzieć, dwa w jednym, czyli Forgate i Forgate, czyli razem 8-gate. Ja widziałem kilka razy, kiedy on coś takiego robił, bo pamiętam takie gry chociażby na Antigua Shipyard, kiedy grał tam jakimś turnieju i takiego 8-gate'a chlasnął, że po prostu to była absolutna masakra. Ten pojedynczy zalot oczywiście zostanie zniszczony, tutaj mamy Stalkera, który próbuje coś ogarnąć, ale Indy... O mój Boże, Indy niestety traci tego pojedynczego Stalkera, jak i Zelota. Tak więc jakoś tak super to nie wygląda. Madur kolejnego Stalkera, który został tutaj zbudowany. No i muszę przyznać, że to akurat mi się zupełnie nie spodobało z jego strony. No i jak na razie... No i jak na razie Indy nam tutaj pokazuje. No właśnie, tutaj jest troszeczkę jednostek. Mamy oczywiście kolejne pylony, które są budowane. No i z tego co widzę, Indy naprawdę bardzo mocny atak ze swojej strony. Jest troszeczkę Stalkerów. Pamiętajmy oczywiście, że Sliwko może nie zdawać sobie sprawy z tego, ile tych warpgate'ów tam jest. Stawia dwa spinecrawlery. Jest już w tym momencie pylon budowany, ale tutaj mamy kolejny pylon, jak zauważyliście. Tak więc Indy po prostu chce warpować swoje jednostki bardzo, bardzo blisko tego wszystkiego. Zaraz zobaczymy, jak mu się to uda. Mamy troszeczkę już w tym momencie tych pylonów, które zostały zakończone. Kolejne Stalkery nam biegają. Trzecia baza może zostać zniszczona. No i wygląda na to, że Sliwko w tym momencie nam tutaj pada. Tak naprawdę, no nie widzę tego. Nie widzę tego, żeby Sliwko był w stanie w jakikolwiek sposób utrzymać swoją trzecią bazę. Indy 70 limitu, Sliwko 94. Mamy 4 centry, tak więc już zupełnie niemożliwe według mnie jest wygranie, może nie wygranie tej gry, ale obrona po prostu będzie mega trudna ze strony Sliwka. I Indy cofa się odrobinkę. Co ciekawe, cofa się odrobinkę. Tutaj jeśli dobrze zauważyłem, mamy troszkę jednostek, które się budują. Nie widzi jak na razie Sliwko zupełnie, co jego przeciwnik robi. Mamy jest także kilka zelotów warpowanych, to mi się podoba. Speedolingów został już chyba, jeśli dobrze widzę, zakończony. Dokładnie tak, mamy troszeczkę tych kryptumorów, które są budowane. Zergingi także nam wybiegają. No i właśnie, w tym momencie Sliwko zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że jego przeciwnik do niego podchodzi. Jest kolejny ofensywny pylon, który zostanie tutaj zagrany. Rychło w czas, ponieważ już znajduje się tutaj Spinecrawler, zostanie on jednak zestrzelony. No i teraz mamy zergingi, które tutaj wpadają. Wypadałoby zagrać jakieś force feedy. Teraz 4 naprawdę fantastyczne force feedy. Większość zergingów pada. Sliwko będzie w stanie utrzymać pozycję, tutaj wszystko tak naprawdę jest masakrowane, ale także Indy zaczyna tracić jednostki, zeloty na górnej flance atakowane przez Roach'e, teraz pada nam troszeczkę dronów, Indy chyba nie ma na kolejne force field, chociaż nie chwileczkę, momencik, na jednego albo dwa, chyba tam będzie i tak naprawdę przeszkadza tutaj ten budynek, przeszkadzają te budynki Sliwkowi, który nie jest w stanie połączyć się tą całą armią. No i teraz mamy troszeczkę jeszcze centry, tutaj kolejne force field przy linii minerałów, żeby drony nie były w stanie atakować. Sliwko jest absolutnie rozjeżdżany
zaatakowany tutaj przez Indiego, który warpuje chyba już tak naprawdę ogromną ilość jednostek, że to jest po prostu totalny kosmos. Teraz tak naprawdę te Broodlingi troszeczkę przeszkadzają Indiemu. Jest kolejny Force Field, te Zdrowcze, zauważcie, zupełnie nie są w stanie robić tutaj nic. Kolejne Queeny tutaj znajdują się także na polu bitwy, które nie robią zupełnie nic. Tylko nawet nie wycofuje tych swoich jednostek dopiero teraz. No i jak dla mnie to jest po prostu absolutna masakra. To pozycjonowanie tych budynków jest straszne. Absolutnie straszne. I teraz Roachy nam wyskakują. Są kolejne Stalkery. Jeszcze by się przydał tutaj jakiś Force Field, ale Indii nie ma na ani jednego. Ale Sliwko traci coraz więcej dronów. Ma ich 32. Już poniżej 30 kontra 42. Stracił Infestation Pit. Traci wszystkie swoje drony. Well played, mówi Sliwko i wychodzi z gry. Wygląda to, że mieliśmy... no właśnie, że mieliśmy best of 5, a nie best of 3, tak więc yeah, jest wygrana ze strony tego, jest wygrana ze strony Indiego i to jest naprawdę mocne zagrywki zostały tutaj rozegrane, muszę przyznać. Zauważmy, przeanalizujmy troszeczkę właśnie. Pierwsza gra, Forgate, który naprawdę świetnie wyszedł, Sliwko na niego nieprzygotowany i po prostu drugi mocny atak, który go zabija, kiedy buduje dwie kolejne bazy. Druga gra, mieliśmy taką próbę tego ataku, ona nie wyszła. Indii od razu zmienia swoje podejście do tej całej gry, w którym pokazuje nam, okej, wiesz co, nie udało mi się to, przechodzę w makro, idę cię zabić kolosusami, to wyszło, no powiedzmy jakoś, było to troszeczkę ciężkawo w pewnych momentach, ale ostatecznie ten błąd Sliwka z pozycjonowaniem morfujących się overlordów, no przypieczętował tą rozgrywkę. I tutaj mamy takiego mocnego 8-gate'a, Indii w każdej grze gra coś innego. Jeszcze sobie tutaj na chwileczkę cofnę tego replaya, chcąc wam tutaj coś pokazać. Zauważmy właśnie, że kiedy jest grana ta rozgrywka tutaj, oczywiście mamy tutaj właśnie tą rozgrywkę i teraz zauważcie, jak wygląda pozycjonowanie tych budynków. Ja oczywiście tutaj się przełączę i od razu wam wszystko objaśnię. Zauważmy, że tutaj mamy bardzo wąskie przejście. Tutaj mamy kolejne wąskie przejście, one znajdują się też tu. Tu, no i powiedzmy tutaj jest najszersze z nich, ale wystarczy, że zagrasz właśnie tutaj jeden force field, czy może nawet dwa, tutaj nawet jeśli te jednostki byłyby bliżej, tutaj kolejny force field, tutaj także kolejny, tutaj jak zauważyliście później te force fieldy będą grane, tak więc tak naprawdę wszystkie te budynki ze strony Sliwka, zauważmy jak to wszystko wygląda. I znowu kolejny force field. Tutaj większość tych roachy w ogóle nie atakuje. Te drony jakoś muszą to wszystko obierzeć. Tutaj te drony zupełnie nie będą w stanie atakować. Tutaj oczywiście znajduje się jeszcze troszeczkę jednostek. No i lećmy dalej. Tutaj trochę tych jednostek nam wpada. Znowu jest kolejny force field, jak zauważyliście. Znowu te jednostki nie są w stanie przejść. I tak naprawdę to... Wszystko, co się tutaj dzieje, rozbija się właśnie o te naprawdę mega mocne force fieldy i znowu, tak naprawdę w tym momencie mógł zostać zagrany drugi force field mniej więcej tutaj i wszystkie te jednostki, które znajdują się tutaj, zostałyby po prostu zmiażdżone. Sliwko nie jest w stanie atakować z tej strony. Nie jest w stanie atakować z tej strony. Tutaj ma jedynie Queena oraz jedynie kilka dronów, tak więc wszystko działa, tak naprawdę pozycjonowanie jego budynków w tym naturalu działa straszliwie przeciwko niemu. I to jest też jedna z sił, którą Indii wykorzystał i jego force field naprawdę świetnie tutaj zadziałały. Tak więc 3-0, panie i panowie, w Sliwko kontra Indii. Sliwko przechodzi dalej, będzie grał na króla. Ja oczywiście postaram się to nagrać, miejmy nadzieję, że troszeczkę jeszcze czasu tutaj jest, to będzie PvP, ale to już oczywiście jest opowieść na następną, że tak powiem, na następną gierkę. Tak więc jeśli zostanie to wrzucone jednego dnia na YouTube, to... No to zostanie to wrzucone jednego dnia na YouTube. W każdym razie ja w tym filmiku już się z wami żegnam. Fajnie, że wpadliście, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnej rozgrywce.